Wiosna, wiosna, ach, to ty. Cześć dziewczyny, zobaczcie jakie ładne słońce. Co wy myślicie na to, żebyśmy wróciły do parku, czy zostajemy w samochodzie? Baba za kierownicą, baba za kierownicą, baba za kierownicą. Porcja informacji, jak to jest na początku prowadzenia swojej własnej działalności, jak to jest z naszymi oczekiwaniami finansowymi? I czy to rzeczywiście jest tak, że myślimy, że od samego początku będziemy zarabiać olbrzymią ilość pieniędzy? Albo że będziemy panami własnego czasu. To, co rzuca mi się bardzo często na blogach, to jest: jestem panem swego czasu, jestem panią swego czasu. Pracuję wtedy, kiedy chcę. Czy aby na pewno tak jest, że bycie panią swojej firmy oznacza być panią swego czasu? No więc odpowiedź brzmi: absolutnie nie. Jest to jeden z największych mitów, który krąży w sieci. Oczywiście, możemy wstać kiedy chcemy, zrobić to kiedy chcemy, ale nie oczekujmy wtedy, że klienci i środki na utrzymanie naszej działalności, a co za tym idzie na utrzymanie nas siebie, przyjdą do nas same. Niestety prowadzenie własnej firmy wiąże się z bardzo dużymi wyrzeczeniami, z poświęceniem olbrzymiej ilości czasu na wszelkie działalności, czy to z prowadzeniem papierologii tak zwanej, załatwianiem codziennych spraw administracyjnych, czy chociażby zatrudnianiem, jeżeli się rozwijamy, pracowników. To, co jest ważne przy podejmowaniu decyzji o założeniu własnej firmy i staniu się przedsiębiorczynią, to jest kwestia tego, że jesteś praktycznie odpowiedzialna za wszystko, od początku do końca. Warto, żebyś zrobiła taki assessment swoich umiejętności i swojej wiedzy, w którym obszarze ją masz, a w którym obszarze nie masz. I jak najwcześniej skorzystać też z profesjonalnych usług w obszarze, której ekspertyzy nie posiadasz. Tymczasem zapraszamy do śledzenia nas na naszym blogu oraz mediach społecznościowych.